Czarnobyl. 25 kwietnia w piątek 1986 roku 43 tysiące mieszkańców nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, co wydarzy się za kilkanaście godzin. Zajmują się swoimi codziennymi sprawami, pracą, domem, dziećmi. Nieopodal miasta Prypeć znajduje się elektrownia jądrowa imienia Włodzimierza Lenina, w której to pracuje kilka tysięcy ludzi. W nocy ma nastąpić próba wyłączenia reaktora w bloku numer 4, która to umożliwi... Samo uzupełnienie paliwa w reaktorze w celu zaoszczędzenia kosztów energii. Jednak o godzinie 1.23 w nocy reaktor w Czarnobylu zaczyna się topić. Dochodzi do pierwszego wybuchu, po czym do kolejnego. Przyczyną w tym wypadku był błąd człowieka, wywołany zbyt dużym obniżeniem mocy reaktora, oraz wady konstrukcyjne, takie jak łatwopalny strop oraz zbyt cienkie ściany reaktora przez co sama konstrukcja nie spełniała dobrze zasad bezpieczeństwa. W trakcie eksplozji wyleciała w powietrze 1200-tonowa pokrywa reaktora, a za nią słup ognia wraz z radioaktywnymi cząsteczkami. Wewnątrz znajdowało się 1500 ton palnego grafitu, który to spowodował pożar topiąc w tym czasie uran. Na zewnątrz utworzyła się radioaktywna chmura, która to stopniowo przetoczy się przez całą Europę. Gaszenie pożaru zajęło ratownikom prawie 10 dni. Do zdławienia ognia użyto tysięcy ton piachu, boru, dolmitu, glinu oraz ołowiu efekcie emisji do atmosfery została się masa radioaktywnych pierwiastków. Skażone zostały ogromne połacia ziemi, głównie na Ukrainie i Białorusi. Miasto Prypeć oraz okoliczne wioski w ciągu kilku najbliższych dni zostały wysiedlone całkowicie. Jednak część ludzi powróciła na swoje dawne miejsca zamieszkania, obecnie żyjąc z niewidzialnym zabójcą, który ich stopniowo eliminuje. Ilość ofiar śmiertelnych nie jest konkretnie znana. Jedne źródła podają, że jest ich tylko 50 dziewięć, inne że jeszcze, na chorobę popromienną umarło kilka tysięcy ludzi, rząd nadal ukrywa prawdziwe dane dotyczące śmierci oraz skażenia, jakie to miało miejsce w Czarnobylu. Sam reaktor został zabezpieczony po kilku miesiącach, tak zwanym sarkofagiem, stworzonym z żelaza oraz betonu. Na jego budowę wydano 18 miliardów rubli. Miało to służyć na co najmniej 40 lat. Obecnie jednak jest budowany nowy sarkofag. W linku poniżej podaję obraz do kamery internetowej, na której możemy zobaczyć budowę. I to by było, moi drodzy, na tyle. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania kanału, a także do pisania nowych propozycji na odcinki. Pozdrawiam, na razie, cześć.